Czuję się dokładnie tak, jak wyglądam. To jest moje bardzo dad girl śniadanie. Tak. Ostatnio cały czas jem płatki z mlekiem, zwłaszcza jak muszę sobie zrobić coś sama. Kupiłam ostatnio czekoladowe i... kocham. Obudziłam się dzisiaj z bardzo cudownego snu, w którym moja mama przywiozła nam do mieszkania jakąś starą lodówkę, w sensie starą, ona była nowa, ale ona już jej nie potrzebowała i była duża, więc w końcu nam się coś zmieściło w lodówce. Potem się obudziłam i... generalnie to nie poszłam dzisiaj na zajęcia, mam wolne, ale muszę załatwić jeszcze kilka spraw dzisiaj, bo chcę kupić rozmaryn. Twierdziłam, że jak sobie robię wodę rozmarynową, to robię ją tylko jak jestem w domu, no i w sumie to teraz jakby przez to, że pracuję, to nie przyjeżdżam do domu tak często, także ona mi się kończy. Ja nie mam jej miesiąc, później znowu ją robię, potem znowu jej nie mam miesiąc, więc stwierdziłam, że to się trochę mija z celem, więc kupię sobie rozmaryn, pójdę może do Action i kupię doniczkę od razu na to. Zobaczmy, w jakim stanie będzie ten rozmaryn. Chciałabym skończyć recenzję, którą mam do napisania na zajęcia, ale wątpię, że to się stanie. Także ja po prostu chyba rozplanuję sobie wideo essay. No może coś ruszę tą recenzję, nie wiem, może pooglądam filmiki, jakieś przerecenzje, I don't know. Coś bym chciała z tego ruszyć na pewno. Zrobię super obiad. Robiłam go wczoraj. Ale jest tak super, że dzisiaj też go zrobię. Ogólnie zupełnie inaczej planowałam ten film. Ale chciałabym opowiedzieć o tym, bo to było fajne doświadczenie. Mianowicie byłam w środę, zeszłą środę w Sosnowcu i byłyśmy na spotkaniu z autorem Zanim wystygnie kawa. I jakby to było moje pierwsze spotkanie autorskie ever. Jakby nie przypominam sobie, żeby była jakieś spotkanie autorskie. Było super, jakby było bardzo dobrze zorganizowane, bo jakby my przyjechaliśmy oczywiście godzinę wcześniej, bo myśleliśmy, że w ogóle będą tłumy i że trzeba będzie sobie zajmować miejsce czy stanąć w kolejce szybko. Ale nie, oni na tą aulę, gdzie jakby wszystko się odbywało, wpuszczali pół godziny wcześniej. Siedzieliśmy w pierwszym rzędzie w ogóle. I sam Kawaguchi był bardzo taki wesoły, bardzo się cieszył z tego, że może tu być, z tego, że zadajemy mu pytania, z tego, że można je odpowiadać, zawsze upewniał się, czy jakby wyczerpującej odpowiedzi udzielił. Było dwóch tłumaczy, dosyć fajnie rozwiązane, nie wiem, czy to jest jakaś taka powszechna technika, ale ja spodziewałam się jakby jednej osoby, a jedna była od tłumaczenia pytań, które były jemu zadawane, a ta druga od tłumaczenia tego, co on mówi, od jego odpowiedzi na pytania i w ogóle tego, czegokolwiek co zamówił. Później podpisywał też nasze książki i to w sumie udało nam się ustawić tak mniej więcej w środku kolejki, także nawet nie zajęło nam bardzo długo czekanie na podpis. W ogóle ten podpis jest cudowny. Zaraz pokażę wam, jak to wygląda. Generalnie. Uwaga, outfit check. Totalnie basic, bo nie mam żadnych rzeczy na lato. Jakby, nie wiem, jak coś stało, albo nie mam. Ja mam trzy koszulki na krzyż, z czego jakby większość i śpię, więc... Okej. Mamy to! Generalnie poszłam do galerii i nie załatwiłam w niej kompletnie nic. Ani w Oszonie nie było rozmarynu, więc jakby siłą rzeczy nie kupiłam tej doniczki. Jedyne co z tego miałam to kawę mrożoną, po której pewnie będzie bolał mnie brzuch cały dzień, bo zapomniałam powiedzieć, że była na mleku roślinnym. No, ale jakby takim ostatkiem sił, ostatkiem chęci stwierdziłam, że zobaczę w Lidlu, bo...
Ostatnio nie było, ale stwierdziłam, że jakby i tak mam po drodze, więc... I w sumie nie wiem teraz, czy to jest dobra decyzja, to nie pachnie rozmarynem, ale... That's okay, go. W sensie pewnie będę musiała tu mnie przesadzić, ale... Na razie niech tu, tu sobie stoi. Na przykład, nie wiem, tutaj... Koło pudełka po torcie i sosu sojowego. No, teraz muszę pozmywać i w sumie to... W sumie jest tak. Tu jasne żywodorosty, najlepsze u obcych są. Rozejrzyj się wokół siebie, bo tutaj na morzach nie kręcą się pośród twarzy. Generalnie, jak już zdążyliście zauważyć, mam bardzo niezdrową obsesję na punkcie nowego soundtracku Małej Syrenki. I odkąd wyszedł na Spotify, czy noc, bodajże piątku, słucham tylko tego. Podejrzewam, że powiedzmy optymalnie do momentu, że wyjdzie soundtrack Barbie nowej, będę słuchać tylko tego. Nie wiem, czy to jest uniwersalne doświadczenie, ale ja... Jeśli sok pomarańczowy stoi u mnie dłużej niż 3 dni, to za każdym razem, jak piję go później, to gazlajtuję siebie, że jest zepsuty i że nie powinnam go już w sumie pić. I mam tak od soboty, odkąd przyjechałam do domu i niby ten sok stoi w lodówce, więc on się nie zepsuje. On smakuje normalnie, ale po prostu, nie wiem, ja piję go i myślę, że jest, nie wiem, kwaśny, że już jest zepsuty i że nie powinnam go pić. A, ale tak go piję, bo Nutri-Score 3C. Serio? Sam jutro większy będzie. W sensie większy, że lepszy. No, w każdym razie być może piję zepsuty sok pomarańczowy. No. Nie wiem. No. Pójdę pewnie teraz pisać tą recenzję. Jakbym... Chcę ją skończyć. Naprawdę chcę dzisiaj coś zrobić na te zaliczenia. Chcę zrobić niektóre rzeczy przed jakby sesją typową. Wszystko, co muszę napisać i oddać, chciałabym właśnie zrobić do końca maja. Co jest raczej mało prawdopodobne, bo mam tak naprawdę 5 dni, z czego jakby 1,5 dnia pracuję w tym. Pozostałe chodzę na uczelnię, a jakby weekend, nie liczę weekendu, bo jadę do Warszawy, chyba że napiszę coś w pociągu. W co wątpię. Później zostaną mi tylko 3 egzaminy przedmiotów, których totalnie nie rozumiem, więc... Ale zdam je. Nie będę płacić za przejście na następny rok. Bo to nie jest tego warte. Poza tym, kto ma te pieniądze na to? Nie ja. Zrobimy sobie obiad. Generalnie to ja robiłam... O, stawiam już tablet. Zrobię to samo co wczoraj. Bo zostało mi trochę rzeczy. I chyba bym je chciała zużyć. Resztę też mam już ugotowany, więc nie muszę się tym martwić. Nie wiem, jakby ja jestem w szoku, że ten film w ogóle powstaje. Czy mam pomidora? Czy on tam jest? Chyba tak. Bo od kilku dni mam taki bardzo dziwny nastrój. Jakby to jest podwane z wieloma wikami, okej? Okay? Ale generalnie chodzi o studia. Bo ja zastanawiałam się nad zmianą kierunku studiów. Ja nie wiem, czy to mówiłam gdzieś, czy nie. W każdym razie, no jakby już od jakiegoś czasu. No i generalnie już miałam prawie wybrany, zaklepany kierunek, kiedy dodał kierunek zarządzanie instytucjami artystycznymi w Gdańsku na... Och, nie ścieżce, zawsze chcę mówić ścieżka, na specjalizacji sceniczno-menedżerskiej. I generalnie to było właśnie dużo zajęć z takiego zarządzania, ale... Oh, sorry. Ale oprócz tego było tam jeszcze sporo aktorskiego wydźwięku tego wszystkiego. No i sobie pomyślałam, że w sumie fajnie, bo zawiera to w sobie takie dwie rzeczy, właśnie to aktorstwo i też jakby całą zarządzanie i produkcję tego, taką kontrolę nad tym i jakby myślałam, że tam nie ma egzaminów wstępnych, bo nic nie było napisane na ten temat, po czym okazało się, że jakby są. Także fajnie, nie? Jeszcze cebula. Gdzie jest cebula? I trochę jakby mnie to wybiło. Ja to nie jest śmieszne, gdzie jest moja cebula? A może ja zużyłam wczoraj całą cebulę, faktycznie mam jeszcze jedno. Więc trochę mnie to wybiło, bo jakby właśnie o tym, jakby, no ja nie, mówię, nie jestem 100% pewna, ale wydaje mi się, że nie było za wiele informacji o tych egzaminach wstępnych, więc ja przeczytałam niektóre za późno i już raczej nie było szansy, żebym się do nich przygotowała, jakbym nawet chciała.
brać w nich udział. Po drugie, trochę się to miało z celem, bo najpierw trzeba było się zapisać do studium aktorskiego. Dopiero później można było w zasadzie, znaczy się, można było, dopiero później w zasadzie się zapisywałam ten drugi kierunek, jeśli do tego studium aktorskiego cię przyjęli. A w tym studium aktorskim egzaminy wstępne też nie były wcale takie łatwe, tylko bym powiedziała wręcz przeciwnie. Więc generalnie to trochę słabo, bo nie dość, że trzeba było w to włożyć tyle samo jakby przygotowań, co podczas po prostu zdawania do szkoły aktorskiej, no to oprócz tego były jeszcze właśnie tam zupełnie inne aspekty, które no jakby z jednej strony właśnie spoko, ale z drugiej strony jakby jeśli mi jakoś specjalnie nie zależy na tym, żeby mieć zajęcia matematyczne, bo z matematyki to ja, nie wiem, cudem chyba jakoś zdałam tę maturę i nienawidzę matematyki, więc to było dla mnie takie trochę średnie. I tam był niby jeszcze jeden kierunek w Gdańsku, który nazywał się Wiedza w filmie i na który jakby planowałam iść jakby zanim w ogóle pojawiło się to zarządzanie tymi instytucjami artystycznymi, ale też jakby przemyślałam to trochę i no to nie jest żadna reżyseria, to nie jest szkoła filmowa i jakby pewnie dałoby mi to, jeśli chodzi o jakieś papiery, tyle samo co na przykład filmoznawstwo czy coś. Więc jakby trochę podbita już tamtym, zrezygnowałam z tego chyba. Jeszcze nie wiem, czy będę to składać, czy nie. Ale powiedzmy, że tak chwilowo stwierdziłam, że jakby zostanę w Katowicach. Ja jestem też na dosyć luźnym kierunku, więc jakby mam taki cichy plan robienia po prostu jakichś fajnych rzeczy w tych Katowicach, zwłaszcza, że jestem też obeznana. Generalnie było mi bardzo przykro, bo już się nastawiłam na tamto i wiem, że też mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo to skwierczy jak... Ten Gdańsk wybrałam sobie jakieś, powiedzmy, 3 miesiące temu tak na oko, więc trochę tak żyłam tym, że teraz sobie już myślałam, co tam będę robić, że będzie fajnie. A teraz jakby jestem w takiej sytuacji, że ja jakby trochę czuję, że... Bo jakby jeśli to nie wypaliło, to czuję tak, że jakby trochę nie mam takiego swojego miejsca, bo totalnie nie wiem, gdzie mogłabym się ruszyć stąd. Jakby tutaj jest takie powiedzenie, jakby wszyscy tam mówią, że szczęścia, jakby szczęście się nie szuka, tylko trzeba sobie stworzyć, więc trochę tak się kieruję tym, zostając tutaj, że mam tutaj bardzo dużo możliwości i mogę zrobić dużo fajnych rzeczy, które jakby teraz ich nie ma, ale jak się za nie zabiorę, to przyniosą mi dużo szczęścia i dużo frajdy. I jakby wiem, ale ostatnio miałam takie mental breakdowny, że totalnie jakby nie czułam się nigdzie. Że nie czułam, że gdzieś jest w ogóle moje miejsce. I nie wiem, może to zabrzmi trochę jakby dramatycznie. No nie wiem, jakby przyjeżdżałam do domu i jakby trochę miałam takie... No okej, okay, no ale jakby what is the point? I jakby wracając tutaj z domu też jakby nie mówię, że czułam się źle, ale miałam taki, no jakby wiedziałam, że no nie wiem, jakby też czułam się nieswojo, bo bardzo rozmyślałam i miałam dużo takich momentów, że no okej, okay, no ale jakby było mi bardzo smutno, kiedy na przykład musiałam tu wracać i jakby nie z tym powodu, że ja nie wiem, nie chcę tu być i po prostu czuję się taka strasznie zagubiona, bo nie wiem, gdzie może być moje miejsce, nie wiem, co mogłabym zrobić jakby poza pozostaniem tutaj, poza wyborem, nie wiem, faktycznie jeszcze tego Gdańska. Ale dzisiaj udało mi się przypiec to futra bardziej niż wczoraj, także bardzo się z tego cieszę. I które po prostu właśnie jakby nie potrafię znaleźć swojego miejsca, tak myślę. Mam takie tyle wrażenie, że jakoś... Nie wiem, totalnie jakby nie wiem, co ze sobą zrobić. I tak jak mówię, no mam pomysł na to, co będzie ze mną, jeśli zostanę tutaj, więc to też nie jest tak, że ja tutaj, nie wiem, zostanę i będę jakoś bardzo nieszczęśliwa i w ogóle załamana, ale z drugiej strony mam takie, że nie do końca chciałabym tu być. Z drugiej strony nie chcę też robić gap year, bo tak jak mówię, ten kierunek też ma w sobie pewne interesujące aspekty, które mogę wykorzystać, bo też no, to nie jest tak, że człowiek musi robić tylko jedną rzecz. Także czy rzucam studia? Ja się nie wiem, jakby może tak, może nie. No także generalnie, jakby ktoś pytał, co ja zamierzam robić, to jakby dobre pytanie. No i generalnie jakby tak samo mogę sobie tutaj skończyć licencjat i na magisterkę wyjechać do innego miasta i mieszkać po prostu w innym mieście. Jakby kończyć licencjat, ja mam dopiero 23 lata. Już całe życie jest przede mną. Teraz sobie podsmażam cebulkę. Zaraz dodam do niej paprykę, pomidora,
W ogóle tofu to takie zrobiłam tę marynatę tofu na oko z sosu sojowego, teriyaki i papryki. I wczoraj jakby układałam to wszystko na ryżu, później dawałam to najpierw ryż, potem właśnie tą frykę, pomidory i tą taką, nie wiem, wiecie, sos. Na górę dawałam właśnie szpinak, awokado i trochę ogórka, ale dzisiaj nie dam już ogórka, bo w sumie to nie za bardzo mi tam pasował. Kurde. Ktoś skończył wszystkie ręczniki papierowe, które ja kupiłam. Kupiłam paprykę za 6 zł, ale to jest spore. Papryka nie powinna tyle kosztować. I'm so proud of this one. It's really pretty. Dobra, idę teraz obejrzeć ten pokot i w zasadzie to... Nie wiem, czy coś jeszcze będę nagrywać, bo nie wiem, jak na ile ciekawe będzie to, co będę robić. Także mam na wszelki wypadek, pożegnam się już teraz i najwyżej na zakończenie dostaniecie piękny klip mojego cudownego obiadu. I dziękuję za oglądanie tego filmu i love you.